Wydarzenie wzbudza coraz większe zainteresowanie, ponieważ już 3 dni przed były wyprzedane wszystkie bilety. Nie byłoby możliwości organizacji, gdyby nie ogromne wsparcie burmistrza Polkowic, który od samego początku wspomaga federację. Niezwykle emocjonujący wieczór. Pokazuje to przede wszystkim też wysoka frekwencja wśród kibiców, obserwatorów dzisiejszej gali. Ja się z tego niezmiernie cieszę, bo to dla nich przede wszystkim organizujemy to wydarzenie. To dobra promocja Polkowic, dobra promocja przez Polkowiczan, którzy też zwyciężyli, jak się okazało, w dzisiejszych zawodach. I będziemy te gale powtarzać na pewno. To opłaca się ze względu nie tylko sportowych, emocji sportowych, ale również ze względów społecznych, bo armia uczestniczy w wielu istotnych projektach społecznych realizowanych na terenie gminy Polkowice. Są postępy niesamowite, coraz więcej emocji, coraz większy profesjonalizm, coraz większe show, o to przede wszystkim w tym chodzi. Oprócz walk był również występ taneczny dziewczyn ze Spicy Academy z Lubina. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i całe wydarzenie wygląda z edycji na edycję coraz lepiej. W kwestii organizacyjnej, no można się rozejrzeć, cudownie po prostu, cudownie wyszło. Ja byłem tym niesamowicie zachwycony od nocy, jak tutaj przyjechałem, jak zobaczyłem, jak chłopaki się tutaj rozkładają, wszystkie ekipy, jak to powstawało krok po kroku. Nie mogłem się na to napatrzeć, naprawdę. Chcemy z gali na galę, aby było coraz lepiej, tak, to będzie naszym motto chyba. I staramy się, aby to tak wyglądało rzeczywiście, żeby kibice to tak odbierali. Zawodnicy armii odnosili kolejne zwycięstwa, a jedyną porażkę zaliczył Michał Dziuda, który w walce o mistrzowski pas w kategorii Oriental Rules przegrał z Szymonem Dałkiem. Widać było, że Szymon razem ze swoim teamem przepracowali idealną taktykę. No, przebadali Michała i poskutkowało to przegraną niestety. Natomiast tak jak mówię, no większość walk wygranych przez naszych zawodników z kilkoma nokautami. Przyszedł czas na walkę wieczoru, która również odbyła się o pas zawodowego mistrza Polski PZKB w K1, a w tym pojedynku wygrał założyciel Armii Polkowice i Federacji MFG Bartosz Muszyński. Spełnienie postanowień, spełnienie, realizacja celów. W tej chwili są tylko w sumie dwie federacje kickboxingu, które się liczą zawodowe. W Polsce jest Polski Związek, którego właśnie mam na sobie, który zdobyłem, i jest MFC, który mam w domu. Mam dwa pasy, które się liczą w Polsce. Można powiedzieć, że koniec pięknej historii. Historia Federacji MFG dopiero zaczyna się pisać, ponieważ zarówno kibice, jak i organizatorzy czy zawodnicy już nie mogą doczekać się kolejnej edycji, która przyniesie na pewno jeszcze więcej emocji.